Bardzo młoda pomocnica. Tak, ale potem mogła się tym podpierać, także ona jest uczennicą swojego męża. No i tutaj też wpływ miała taka, no jednak oczekiwalna wówczas życzliwość dla Polski. Ciekawość, prawda? Potem mocno wycisnąć i przecedzić. Dopiero kawory jeden w wodzie rozpuścić i do tego wyżej wyniesionego osu dodać. Tym się ubywać, na trzon ołysce codzień zażywać, nos i gębę nacierać i zawsze nosić basance przy sobie dla częstszej wąchania sporządności. No co powiesz, kuracie? No ja słyszałem o tym occiu. Natomiast nie wiedziałem, że można również twarz umywać. No i właśnie, ty dobrze zwróciłeś uwagę, co jest ciekawe, że tutaj receptariusz radzi używać to lekarstwo jako tak zwane panaceum. Znaczy, że jest to wszystko takie, że tak umywać, również nie przyjmować, smarować jakieś tam ukryte miejsce, które muszą być z pomocy zewnętrznej. Jeszcze wąchać, wziernie. Czyli wszystkie chemy możliwe sposoby aplikacji. No bo jak rozumiemy, jest to lekarstwo proszę. Na wszystko. Taka masz tygodnia. No to teraz wiesz, nie wiem, autor jakiej książki się da. Właściwości przeciwgnilne, olejek rozmarynowy i lawendowy odkażający, salwia działa ściągająco, a czosnek bakterii połączony z oczywistym. Ale jednak to jest skuteczne. Problem jest, proszę Państwa, taki, no i to jest ten moment takiego zasadniczego przejścia od tego leczenia ziołami, tak, do nowoczesnej farmakopei, że to, co my nazywamy dzisiaj lekarstwem, to